jesteśmy tutaj na lodowisku drugi raz, impreza Halloween's, Bal Wszystkich Świętych. Chcemy się zebrać tutaj w czasie, kiedy niedawno obchodziliśmy Święto Wszystkich Świętych. Chcemy tutaj cieszyć się tym świętem, chcemy wspominać świętych, którzy będą patronować młodym w Panamie już w przyszłym roku, w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Organizatorem jest Duszpasterstwo Młodzieży. Jest to taka grupa kilku osób w Cieszynie, która działa dla młodzieży cieszyńskiej razem z księdzem Grzegorzem Pasternakiem. To jakaś alternatywa, natomiast nie mówimy od razu anty, nie wychodzimy anty, po prostu jest to tak ładne słowo alternatywa, nasza propozycja na świętowanie tego, co niedawno obchodziliśmy w kalendarzu. W zeszłym roku rzeczywiście dzieci przebierały się za świętych i byli to różni święci. Albo byli to patronowie parafii, z których pochodziły były dzieci, albo ich własni patronowie, którzy po prostu im patronują z pierwszego, drugiego czy trzeciego imienia. To już zależy od inwencji dziecka i pomysłu na to, za kogo mogą się przebrać. W zeszłym roku raczej kierowaliśmy zaproszenie tylko do Cieszyna. W tym roku dlatego, że ksiądz Łukasz Gąsiorek, który był jednym z pomysłodawców w zeszłym roku tej imprezy, a teraz jest w Chybiu, to przywiózł właśnie tutaj przychodzącą na lodowisko bardzo dużą grupę z Chybia właśnie.